Dobry, Krzysztof Srywanowicz. Skoro jeszcze chłodno, więc w związku z tym spokojnie, bez wentylatora mogę spróbować kontynuować tok myśli. Tok myśli, wymyślił. No oczywiście coś, co już jest przestarzałe, że już wszystko jest wszystkim doskonale znane i w ogóle na pewno już schowane do głębiny pokoi nauczycielskich oraz szuflad dyrektorskich biurek. Na pewno będzie bardzo, że tak powiem, zwalczane, niszczone już bardziej niż Biblia za wszystkich czasów. Będzie prześladowane i usuwane ze wszystkich komputerów, więc w związku z tym trzeba sobie zrobić koniecznie kopię tego filmiku, żeby już nigdy nie zapomnieć i żeby się móc obserwować, co jest dobre, co złe. A tak, przede wszystkim chciałem powtórzyć tok rozumowania. Bo zastanawiałem się ostatnio, skąd ja wziąłem pierwiastek 3 razy pierwiastek z 3. I w związku z tym nie wiem, czy naprawdę dobrze, ale w tym momencie, jeżeli mierzę wysokość trójkąta równobocznego, to długość krawędzi, czyli długość boku i połowę długości boku i wysokość, czyli H czy H czy wysata, jakby nie było, to w takim razie wysata równa się długość boku przez wysata do kwadratu równa się długość boku do kwadratu minus połowę długości boku do kwadratu. W związku z tym mamy 1, czyli A. A no niestety to A się nasuwa. Może być ale może być też A. A minus 1/4 A to się równa 3/4 A. 3/4, czyli 3 przez pierwiastek z 2. 3 przez pierwiastek z 2. To jest to właśnie to powtarzanie. Jak się mówi, to się nie myśli. W związku z tym kobiety są górą, bo nie muszą myśleć, a i tak są niezbędne i potrzebne i w ogóle najważniejsze na świecie i bardzo je kochamy, szanujemy i bardzo ich potrzebujemy. Każdy człowiek potrzebuje kobiety. Każdy człowiek wcześniej czy później potrzebuje kobiety, albo najlepiej wcześniej, a potem później. Ale potrzebuje. Tak bardzo jej potrzebuje, że po prostu nigdy w życiu nie można, bez kobiety nie ma życia, nie ma życia, nie. Więc w związku z tym jeszcze raz po męsku, pogadajmy po męsku o tym trójkącie równobocznym. A za chwileczkę będzie część druga odnośnie wynalazków i odnośnie przyszłości. Natomiast w tej chwili jeszcze raz. Przynajmniej pupa mnie nie będzie piekła, to będzie mi łatwiej mówić. No więc tak. A kwadrat równa się 1/2 a kwadrat razy wysokość kwadrat. I w związku z tym wysokość kwadrat równa się a kwadrat minus 1/2 a kwadrat. Wysokość to jest 1/2 a kwadrat to jest a kwadrat przez 4. W związku z tym a kwadrat minus a kwadrat przez 4 to jest 3/4 a kwadrat równa się wysokość do kwadratu. 3/4 pierwiastek 3/4 a kwadrat. I w związku z tym pierwiastek z 3 przez 2 a równa się wysokość. Tak, i to jest
odnośnie wysokości trójkąta równobocznego. Wysokość trójkąta równobocznego to jest pierwiastek z 3 przez 2 długości krawędzi. I w tym momencie pierwiastek 3 przez 2 zaczyna się dzielić na 3. Pierwiastek 3 przez 2 razy 1 trzecia to jest pierwiastek z 3 przez 3 razy 2. Pierwiastek z 3 przez 3 razy 2 to jest pierwiastek z 3 przez pierwiastek 3 razy pierwiastek 3 to jest 3 i razy 2 jeszcze. I pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest to, co wprawdzie jest to alternatywna postać tej liczby. To jest pierwiastek 9, ale to już jak gdyby nieinteresujące to jest, ponieważ jedno z pierwiastków 3 się skraca, więc w związku z tym 1 przez pierwiastek 3 razy 2 i to w sumie ten ułamek razy długość krawędzi. Czyli długość krawędzi przez dwa pierwiastki z 3 to jest 1 trzecia wysokości trójkąta równobocznego. 1 trzecia. 2 trzecie to oczywiście ta dwójeczka zniknie. Wtedy w tym momencie będzie długość krawędzi przez pierwiastek z 3. To będzie 2 trzecie wysokości trójkąta równobocznego. No i to tak na dzisiaj to już zakończę tą swoją prywatną naukę geometrii, która mi wyobraźnię troszeczkę rozdmuchuje i sobie tak pogadam teraz na temat tego, co ostatnio mi przyszło do głowy odnośnie tych wszystkich rozważań na temat tych przekształceń, ułamków. Że robię taką rzecz, którą bym chciał robić myszą na ekranie, żeby widzieć, żeby móc myszą przesuwać cyferki i to jeszcze cyferki czy liczby pod pierwiastkiem. Albo pod pierwiastkiem, albo spod pierwiastka, także to jest, że tak powiem, tam różne przekształcenia są możliwe przy użyciu ekranu dotykowego, to albo szybko, albo wolno, albo trzeba przygrzać go trochę palcem, żeby chwycić coś i przesunąć w inne miejsce, bo tak ostatnio przesuwałem tak zwane widżety, czy tam jakieś inaczej to nazywać, w każdym razie przesuwałem jakieś takie linki do wywołania aplikacji na ekranie ustawiałem, więc w związku z tym jeżeli muszę coś potrzymać, żeby się rozgrzało, prąd płynie, rozgrzewa ekran i wtedy jak rozgrzeje, to w tym momencie się ten pod palcem znajdujący się przedmiot czy tam rysuneczek się robi w innym stanie możliwym do przesuwania. W tym momencie jeżeli by tak było, że mam ułamek równa się, no już jakiejś wartości czy ułamkowi to już mniej ważne w tym momencie, ale jeżeli powiedzmy ułamek równy jakiejś wartości, to w tym momencie jeżeli przesuwam, kliknę czy myszą czy palcem na symbol pierwiastka, przytrzymam go palcem, to on się stanie w takim momencie, gdy możliwe jest do przenoszenia. W tym momencie mogę go przeciągnąć, cały pierwiastek razem z tą liczbą pod pierwiastkiem. I powiedzmy, że przeciągam ją wyżej, piętro wyżej, czyli z mianownika do licznika. I w tym momencie przeciągam, jak puszczam palec, no to wtedy ona tam zostanie wyżej w liczniku. I w związku z tym jakieś tam inne operacje matematyczne muszą się same wykonać, żeby zachować równość proporcji, czy na przykład odwraca się to, co jest po drugiej stronie znaku równości w równaniu.
No tam się, jeżeli tam jest jeden, no to się nic nie stanie, ale jeżeli tam jest jedna druga, to się zrobi dwie pierwsze na przykład. I to jest pierwsza sprawa, jeżeli przyciskam na przykład ten symbol, symbol pierwiastka. Natomiast jeżeli przyciskam symbol, znaczy liczbę, czy liczbę albo cyfrę, no bo to różnie może być, ale jeżeli liczbę całą przyciskam, no to w tym momencie ta liczba staje się aktywna i mogę ją wyciągnąć spod pierwiastka. I w tym momencie, kiedy ją wyciągam spod pierwiastka, no to ona się podnosi do kwadratu. Czyli zamienia swoją wartość, jeżeli oczywiście będę ją chciał postawić na tej samej wysokości pod ułamkiem. Powiedzmy, że pierwiastek jest pod ułamkiem, no to jak wyciągnę liczbę spod ułamka i zostawię ją pod ułamkiem, to tylko podniesie się ona do kwadratu, ale jeżeli na przykład przeciągnę ją z licznika do mianownika, z mianownika do licznika, to w tym momencie będzie się musiała jeszcze wykonać operacja zamiany po drugiej stronie równości oraz na przykład, jeżeli ją przeciągnę na ukos na drugą stronę równości i zmienię jej no powiedzmy z mianownika do mianownika, no to w tym momencie będzie się musiał odwrócić cały ułamek po lewej stronie, żeby zachować równość, czyli żeby zachować zasady matematyczne. No i to właśnie tak, że to jest najważniejszym symbolem, jest tutaj symbol pierwiastka, czyli ta operacja wchodzenia pod pierwiastek i wyciągania spod pierwiastka, to w tym momencie zmienia się wartość liczby. Druga rzecz to jest, jeżeli na przykład przeciągam liczbę czy 2 czy 3 z licznika do mianownika, w mianowniku już jest jakaś liczba, no to w tym momencie musi się, jeżeli ją ściągam na poziom, ten sam poziom liczby bez wchodzenia i wychodzenia z pierwiastka, no to ona musi się, że tak powiem, zreasumować, czy tam zsumować, czy wymnożyć przez to, co już tam jest. No, ewentualnie może się odjąć, no to właśnie, znaczy nie odjąć, ale ta operacja też jak gdyby musi być uwzględniona, jak dzielić liczbę, czyli na przykład jeżeli mam, no może być jednokierunkowa operacja właśnie, być może chodzi o to, żeby się liczby zbierały w najprostszą postać. W związku z tym albo się mnożą, ale jak się pomnożą, to już się nie podzielą tak same z siebie, bo nie będą wiedziały, jak się podzielić. Czy podzielić się na 2 razy 3, czy na 3 razy 2, czy na jeszcze inaczej. No więc w związku z tym tutaj będzie taki punkt, gdzie już jak gdyby jest konieczność ingerencji, czyli wstawiania jakiejś konkretnej liczby z klawiatury, czyli jak gdyby ustawiam liczbę w stan wprowadzania i wprowadzam tam jakąś liczbę, a w związku z tym reszta liczb się dostosowuje, zachowując samo równanie, samą proporcję, czy samo równanie. I to się, że tak powiem, no to się zaczyna kleić w jedną całość. W jedną całość, tak. Tak się ta miniaturyzacja, którą dzisiaj rano oglądałem, tak się właśnie przekształca i na podstawie informacji wyoglądanych śmiesznych filmików i sprawdzeniu ich, że są prawdziwe albo że rzeczywiście jest w tym jakiś sens, to potem się wyznajduje coś, czego jeszcze nie ma. W tym momencie nie ma i nie wiadomo, czy będzie chciało. Jeszcze na dodatek, jak już nawet będzie, to będzie musiał długą walkę przez wielu konkurentów i przeciwników oraz wyrywanie sobie nawzajem do produkcji, do sprzedaży w różnych urządzeniach, zamontowania tego kalkulatora obiektowego, takiego kalkulatora obiektowego, który sam z siebie ma swoją wartość, ale również może być w różnych urządzeniach zastosowany, nie w każdym, i tylko może w niektórych, albo ktoś może chcieć, może nie chcieć, może nawet nie wiedzieć, że ma coś takiego w komórce swojej,
zainstalowana jakaś aplikacja, albo ta aplikacja akurat będzie do zapłacenia, że tak powiem, trzeba będzie ją zapłacić, żeby ją mieć w swoim telefonie. A jeżeli cię nie zapłaci, to się je za darmo nie kupię, chyba że w drugim telefonie. Jak się kupi drogi telefon, no to w tym momencie jakiś tam iPhone, to w tym momencie będzie tam ta aplikacja na przykład. No niestety tak to jest, że ja jej nie doczekam, mogę ją tylko w ogóle obejrzeć w wyobraźni swojej albo ją wymyślić. Natomiast żebym ją mógł zobaczyć na swoim ekranie i się nią posłużyć, to wiem, że przyszłe pokolenia będą mogły. Niektórych ludzi, jakichś tych panów świata, którzy akurat stać na najlepsze rzeczy. No i w tym momencie niestety nie decyduje się na najlepszą rzecz, nie decyduje się na najtańszą rzecz, ponieważ no nie stać mnie na to. Mam takie poczucie swojej drugiej pozycji. W związku z tym, jeżeli bym wybrał coś najlepszego, to będzie nie dla mnie, w związku z tym albo mi ktoś to ukradnie, albo mi, że tak powiem, ktoś to popsuje. W związku z tym staram się być gorszy od najlepszych. Najlepsze są rzeczy oczywiście dla najmłodszych i w związku z tym, że dla najmłodszych najlepsze są, bo zawsze się temu daje, komu się strasznie kocha swojego następcę. W związku z tym jemu się daje to, co jest najlepsze, a sobie zostawia się coś, co wystarczy. Jeżeli wystarczy, nam nie wystarczy niestety rozmyślanie o tym i wymyślanie tego, co będzie dobre i najlepsze dla najmłodszych, przez innych ludzi wymyślane, rozkradane albo wyrywane i w każdym razie implementowane w jakichś urządzeniach, które będą dla tych, którzy na swoich ukochanych dzieci, czy ukochanych kobiet, czy ukochanych mężczyzn, będą im takie prezenty dawać, najlepsze i najdroższe. A w związku z tym, no nie dla mnie, ale cieszę się, że mogę uczestniczyć w wymyślaniu takich rzeczy, bo żeby je wymyślić, to musiałem popatrzeć, duże rzeczy przeżyć i dużo rzeczy wywnioskować, czego mi potrzeba i czego bym pragnął przede wszystkim. Muszę mieć jeszcze pragnienia. Muszę chcieć czegoś, czego jeszcze nie ma, albo czego jeszcze nie widziałem. Muszę mieć coś twórczego w tym swoim myśleniu, żeby nie tylko przypominać sobie to, co sam wymyśliłem, co albo czego nie wymyśliłem, ale co inni wymyślili, a ja się tym posłużyłem, czy co kupiłem, a dopiero potem muszę na ten temat zacząć rozmyślać. Jakby to poprawić, jakby to ulepszyć. Wiadomo, że mi ta miniaturyzacja ma swoje granice. Jak gdyby z USB jest mini USB, mikro USB i jest taki malutki, że nie można go wsadzić nawet w jedną rękę, nie można go wziąć i tylko małe dziecko je weźmie. W tym trzeba mieć małe dziecko, żeby wsadziło taką wtyczkę do odpowiedniego gniazdka. Natomiast jak się nie ma tego dziecka, no to niestety jest się tym gorszym, najgorszym z najgorszych, który ciągle jeszcze musi wymyślać, ale niestety nie ma nic z tego, że wymyślać, bo nie ma dzieci i w związku z tym nie ma mógł tej wtyczki włożyć, i w związku z tym ma te możliwości dużo bardziej ograniczone niż gdyby miał dzieci. No w związku z tym dzieci by mu pomagały w obsłudze najnowszych urządzeń tych dla młodzieży, czy dla sprawnych paluszków malutkich i malutkich oczu, które dokładnie widzą to, co jest bliziutko i to, co jest daleko i w ogóle wszystko widzą, tylko że nie wszystko rozumieją. Ale w związku z tym, jak nie wszystko rozumieją, no to niestety trzeba im tłumaczyć. Więc jest wymiana tej pomocy fizycznej na pomoc umysłową, nie psychiczną, tylko umysłową, bo niestety najczęściej psychiczna pomoc leży w dole, bo w związku z tym, że się mało pomaga, bo mało się ma czasu i możliwości, to w związku z tym ci młodzi ludzie są bardzo nieszczęśliwi z tego powodu, że nie ma im kto pomóc i muszą wszystko sami zrobić. Samo zrobić, sami wymyślić, sami się nauczyć. No i właśnie o to chodzi. Tak to jest, że w każdej jest tej samej pozycji tak naprawdę.
musi się nauczyć radzić sobie z tym, co aktualnie, w tym aktualnym położeniu, co mu doskwiera i co mu przeszkadza. No i to tylko tyle się udaje zrobić, co się wywalczy samodzielnie oraz with a little help for my friends. From my friends, tak? Tak, to Beatlesi to śpiewali taką piosenkę. With a little help for my friends. From my friends. With a little help for my friends. Oh. No i tak chciałbym porozmawiać po rosyjsku, ale nie potrafię dowiedzieć się, jak wygląda, jak wyczytać nawet w translatorze Google. Nie potrafię wyczytać, jak się to mówi po rosyjsku. Jak się po rosyjsku mówi kwadrat, w sensie kwadrat, nie taki kwadrat kwadratowy z czterema rogami, tylko kwadrat w sensie druga potęga. No i oczywiście opisowo tam można jakichś alternatywnych sformułowań używać, w związku z tym jakoś tam w końcu to powiedzieć, ale nie bardzo wiem, co bym chciał najprościej powiedzieć, najszybciej, najbardziej. To byłoby najłatwiej do powiedzenia. Musiałbym zapytać mojego kolegi ze szkoły, który studiował w Rosji, czy wtedy w Związku Radzieckim, studiował w Związku Radzieckim, w związku z tym musiał się nauczyć tamtego języka, no tego takiego właśnie, na przykład matematyki po rosyjsku. Żeby matematykę po rosyjsku mówić, no to trzeba matematyki po rosyjsku posłuchać, a żeby posłuchać matematyki po rosyjsku, to trzeba zadać dobre pytanie, czyli na przykład trzeba je zadać przede wszystkim w cyrylicy. O! Matematyka po rosyjsku. Tylko tyle, że w cyrylicy. Jak się zada takie pytanie, matematyka po rosyjsku, ale w cyrylicy, no to wtedy być może coś się znajdzie na temat matematyki po rosyjsku w rosyjskim języku i być może się wtedy zrozumie, czy w jaki sposób się mówi kwadrat jakiejś liczby. Kwadrat liczby, pierwiastek liczby, mnożenie, dzielenie, to wszystko, czego szukałem w Google Translatorze, to trzeba by najpierw wysłuchać w jakimś filmiku, naprawdę. W jakimś filmiku, wykładzie, czy w czymkolwiek, co dopiero pokaże, że ma sensowne powiązanie między sobą i okaże się, że jak to było w angielskiej piosence Stinga, Russians love their children too. Czyli Rosjanie też kochają swoje dzieci, w związku z tym robią dla nich to wszystko, co my robimy dla swoich dzieci. Jak gdyby nie chcemy dla niczyich dzieci nic złego, w związku z tym dla ich dzieci też nie chcemy nic złego i nie będziemy robić niczego, co byłoby złe dla rosyjskich dzieci. Więc w związku z tym, jeżeli nie będziemy robić czegoś, co jest złe dla rosyjskich dzieci, to czemu się starsi muszą zabijać, albo dlaczego starsi muszą walczyć ze sobą, czy szkalować się w telewizji, jak oskarżać o mnóstwo rzeczy niestworzonych, tym bardziej jak taki mały piesek, który nogawki podgryza, próbować wielkiemu olbrzymowi ubliżać. To jest wielki, potężny naród, więc w związku z tym jest szacunkiem, bo się może skończyć źle. Gnojny i bawimy się. Dziękuję, dobranoc.